I cześć, siemanko. Ponownie witam was po przerwie. Ostatni odcinek jaki był, to widzieliście z Manitou Challenge. Natomiast no, troszkę się u mnie poprzestawiało, pozmieniało. W związku z czym też jakoś musiałem odpuścić nagrywanie filmów i myślę, że teraz już jakieś tam delikatniejsze, właściwe tory wróciły, ale zaraz o tym dalej opowiem. Na początku mniej więcej zobrazuję to, co się dzieje. Lecimy z uprawą i z siewem żyta. Tam w oddali pod lasem Łukasz na bieżąco sieje. Za mną tutaj ojczulek jeszcze rozruchnuje i wałuje to, co pozostaje po talerzówce. No bo niestety, ale ta uprawa w mojej opinii nie jest taka, jaką bym chciał, mimo że robimy nawet fajnie głęboko, mimo że ten wał po tej talerzówce Rolmaco zagęszcza bardzo przyzwoicie i nie zostawia jakichś niepożądanych kołtunów, tak jak to mieliśmy przy poprzednich talerzówkach, to też jednak tym wałem lepiej to przygnieść, dobić, żeby po prostu sam się wszedł dużo sprawniej. Dlaczego? No i też równo. I tym właśnie pytanie dlaczego? A no właśnie dlatego, że siejemy żyto, które będzie potem pod kosiarkę, pod zbiór, na zielonki. W związku z czym te podłoże musi być no, w miarę równe, tak żeby listwy tutaj nie ciągnęły niepotrzebnej darni. No i oczywiście dogniatamy jakieś tam delikatne, małe kamienie, które są, myślę, że chyba najgorszym problemem podczas koszenia, bo ten duży jeszcze tam jakimiś problemami po listwie przejdzie, ale te niestety małe lubią skakać po szybie. No i teraz pytanie, co tam było u mnie, że się przez tyle dni odcinków filmy nie pojawiały? Ano stało się to, że zostałem po raz drugi tatą, także tym razem urodziła się zdrowa córcia o imieniu Julka, czy tam Julia, jak tam ktoś zdrobniale ma dziewczynkę o takim imieniu. No i powiem szczerze, że ostatnie półtora tygodnia u mnie no to były tak no na wysokich obrotach, na zapalniczce czy tam na bombie wybuchowej, bo nie wiadomo kiedy, jak i gdzie. No i też nie zawracałem sobie głowy tym nagrywaniem, no bo po prostu człowiek musiał jakieś inne priorytety obrać, potem sam poród. Zresztą ta uprawa też u mnie tak troszeczkę przebiega na raty, ze względu na to, że żona w poprzednim tygodniu była już na porodówce, więc trzeba było do Drawska jeździć w odwiedziny. U nas tutaj niestety, ale w promieniu 40-50 km nie ma żadnego szpitala z oddziałem porodowym, w związku z czym trzeba było się tłuc gdzieś tam dalej, codziennie trzeba było tam dojechać. No i sam poród, dopiero odebrałem maluchy, żonę i maluszka w sobotę. No i teraz jest już taki oddech, wszyscy w domu, wszystko na spokojnie, wszyscy zdrowi, więc można się wziąć za robotę, w spokoju pracować i robić to, co się lubi. I tak dla porównania, zobaczcie ściernisko po kukurydzy, trochę też przerośnięte, bo te deszcze sprzyjały. No i wszystko to, co już zostało po talerzówce, także myślę, że całkiem spoko, całkiem przyjemnie wymieszane, podcięte. Więc tylko się prosi tutaj już o siew. No i też talerzuję troszeczkę głębiej. Zjechałem jeszcze tam cztery klipsy w dół, ze względu na to, żeby troszeczkę bardziej poprzycinać to, co zostaje. Faktem jest taki, że to jest bardzo słaba i lekka ziemia, bo to jest piątka i szóstka, chociaż tutaj, gdzie mieliśmy kukurydzę, pojawia się też miejscami czwarta B, więc gdzieś tam, w cudzysłowie mówiąc, ta glina występuje, ale to jest na 50 hektarach, może raptem ze 2-3 hektary, więc nie ma tego zbyt wiele. Reszta to są naprawdę takie żywe piaski. No i to, co tu porosło, to jest też efekt tego, że nastawiliśmy się, można powiedzieć, na dwa pokosy na tej działce, bo w pierwszym pokosie szło pod kosę żyto, praktycznie w całości, łącznie z owsem. Zostawiliśmy to, bo pogoda podczas żniw no, była przekropna, więc coś niecoś na tych działkach porosło. W związku z czym udało się zebrać taką no, mieszankę całego herbapolu plus jakieś tam odbitki żyta. I wbrew pozorom wam powiem, że jałówki, cielaki wpierdzielają, to aż im się normalnie uszy
puszyć szansą. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że to było zebrane w bardzo fajnej fazie zielonej i praktycznie bez żadnego deszczu. No i ma też taki swój intensywny zapach, więc może to też skutkuje, że jest bardziej pożądane przez przeżuwacze. No ale teraz w sumie ojciec się upierał, a zostawimy to, wrzuci się nawozu, może coś tam podrośnie jeszcze na przyszły sezon, na wiosnę będzie jakiś pierwszy pokos. No ale niestety te półtora tygodnia suszy, upałów 30-stopniowych spowodowało to, że na tych piachach zrobiło się normalnie żółto. No i najlepiej to trzeba po prostu przesiać. No ale czym żytem, no bo nic innego na tych gruntach tutaj po prostu nie rośnie i nie urośnie. Taka jest prawda. No fakt jest taki, że rok na kukurydzę był w tym roku, więc nawet i na tych słabszych stanowiskach to całkiem okej to wyszło. No i tak ktoś pytał, że za wcześnie kosimy kukurydzę, a teraz wam mogę tak to pokazać, bo oni nie jeździłem z przyczepą, ale widzicie sporo placów takich wygniecionych, także dziki naprawdę żerowały tutaj i miały high life, że tak powiem, bo też nam sporo szkód tutaj narobiły, więc nie da się ukryć, nie było innej możliwości jak zebranie tej masy i nie dzielenie się z tą pieprzoną dziką zwierzyną, która niestety ale przysparza bardzo dużo problemów związanych przede wszystkim z ASF-em. U nas jakieś 12-15 km od Drawna bardzo spora chlewnia, no i niestety wykryte ognisko ASF-u, 10 tysięcy świń no do wybicia, nie wiem czy wszystkie do utylizacji, nie wiem jak tam powiatowy lekarz do tego podejdzie, ale jest problem. Człowiek się nie spodziewał, że to w nasze rejony zawita, ale jednak zawitało, więc sporo hodowli znowu na tym ucierpi, nie da się tego ukryć. Ogólnie w tej siódemeczce mały problem się chyba szykuje. Znaczy, diagnozy są dwie, a właściwie trzy. Już tłumaczę w czym rzecz. Gdzieś ubywa mi płyn chłodniczy, ciężko mi zlokalizować w którym miejscu. Na pewno nie ubywa tak zwanym zbiornikiem wyrównawczym, bo podkładałem tam butelkę, butelka jest sucha, więc nic nie spływa, no chyba że coś się dzieje po drodze i gdzieś ten płyn ulatuje, czego nie mogę tak naprawdę wychwycić. W bagnecie, tak jak sprawdzam olej w silniku, nie pod światło, sprawdzam olej w silniku, jakby cieczy nie przybywa, czyli ten sam poziom jest ten sam. Pod korkiem galareta też się nie robi, co mogłoby gdzieś tam skutkować tym, że przedostaje się płyn poprzez uszczelkę pod głowicą albo pod samą głowicą, więc to też mi ciężko jest zdiagnozować. Druga strona może być też taka, że gdzieś jest dziurawa chłodnica EGR, w związku z czym płyn przedostaje się do komory spalin, co mogłoby być prawdopodobne, ale na tą chwilę jest ciężkie do zlokalizowania. No i trzecia też taka teza, no bo w kabinie jest cały układ instalacji grzewczej, no i tak naprawdę całe wszystko co PSO przychodzi, jeżeli chodzi o wentylatory, i być może gdzieś jest przetarty jakiś przewód, który tą ciecz praktycznie zrzuca pod kabinę, czego no gołym okiem nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Co prawda mogłoby to być tak, że dziś jak traktor nawet stoi, wróci, jakaś kałuża mogłaby pod nim być, ale no nic też takiego nie zaobserwowałem, także szczerze mówiąc wielki znak zapytania. No i teraz tak, żeby po kolei cokolwiek wykluczyć, to kupiłem taki tester, kolega Szymon mi podpowiedział, tester do sprawdzania szczelności głowicy, tak to jest nazwane. Po prostu zamiast korka na zbiorniku wyrównawczym wkłada się taki gumowy koreczek dopasowany do otworu. Na nim jest taka menzurka, wlewa się do niej taką tak zwaną niebieską ciecz, nie wiem nawet co to jest, nie zagłębiałem się w jakieś tam szczegóły chemiczne. No i po jakimś tam czasie pracy tej cieczy na tym korku, kiedy to ciśnienie też przepływa, kolor z niebieskiego zrobi się na jakiś tam zielony czy żółty, będzie to oznaczało, że w reakcję wszedł olej, który się przedostaje. No i może być tak, że gdzieś ta uszczelka pod głowicą bądź sama głowica jest nieszczelna, więc mam go tu już w traktorze, odjadę troszkę albo pod koniec roboty dzisiaj sobie ten test zrobię, żeby ewentualnie tą uszczelkę pod głowicą wykluczyć, chociaż wydaje mi się, że przy 8000 godzin
może być całkiem realny fakt, że to już pora na taką regenerację. Więc zobaczymy. Chociaż najbardziej chyba bym się cieszył z spódnicy EGR, bo i tak się czaję, żeby tego EGR-a z DPF-em stąd wypieprzyć, a tak będę miał już po prostu punkt zaczepienia, żeby to zrobić raz na zawsze i problemu się też pozbyć. No bo szczerze mówiąc, grzebać teraz też w instalacji, która tutaj odpowiada za grzanie, czy tam ciepło czy zimno w traktorze, no to też nie do końca się uśmiecha, bo nie wiadomo, gdzie to jest przetarte. Więc się też okaże, że to jest pierdoła, a pół dnia rozbierania. Więc chyba wolałbym za ten EGR zapłacić, mieć tu święty spokój z tym i pożegnać się z problemem, ale żeby coś zrobić, trzeba mi więcej znać przyczynę problemu. Więc jeszcze, żeby wykluczyć już definitywnie uszczelkę pod głowicą, mam zakupiony olej, więc po tych wszystkich talerzowaniach już tutaj pod żyto już niewiele zostało, bo praktycznie 6,5 hektara. Wymienimy olej, no i też przy odkręcaniu, przy spuście korka będzie widać, czy płyn chłodniczy jest w komorze, czy też nie, bo on na pewno się osadzi na samym dnie, bo zostanie wytrącony, więc to też da już jakiś obraz i potwierdzenie, czy rzeczywiście diagnoza idzie w dobrym kierunku. No i można by sobie też pluć w brodę i uzasadniać, albo kupiłeś używany ciągnik, trzeba było się liczyć, że nikt dobrego traktora nie sprzedaje. No słuchajcie, no to no nic bardziej mylnego. Oczywiście, że można sobie gdzieś takie tezy wrzucić i się potem zastanawiać. Liczyłem się z tym, że takie naprawy prędzej czy później mogą się w tym traktorze, w tym silniku już pokazać, no bo nie ukrywając, traktor już po 9000 godzin, więc to nie jest mało. Ale powiem tak, nawet regeneracja czy naprawa tej uszczelki to i tak jest dużo mniejszy koszt niż dopłacanie do całkiem nowej maszyny, bo no, ceny znamy, wiemy, jak to wygląda na rynku, więc myślę, że nawet z jakimiś naprawami, które by tutaj były bardzo kosztowne, to i tak uważam, że człowiek zbyt dużo pieniędzy nie wydał, a jednak maszynę czy tam konia pociągowego na placu, na gospodarstwie ma i może tym pracować. Więc oby to tylko to było przyczyną. Myślę, że to będzie, nawet nie będzie chyba aż tak straszne w kosztach, żeby ten temat pociągnąć. Pytanie tylko, no bo ja tego sam na pewno nie zrobię, człowiek nie ma w tym doświadczenia. Pytanie tylko, jak z dostępnością jakiegokolwiek serwisu czy ludzi, którzy by się na tym znali i to zrobili, bo to pewnie też w okresie tak napiętego grafiku, jakim są uprawy, myślę, że każdemu się spieszy, każdy chciałby mieć naprawiony pojazd swój już na wczoraj, a tak się niestety, jak dobrze wiemy, nie da. No i szkoda, że nie mam zbliżeń w GoPro, to bym wam coś pokazał więcej, jak wygląda już efekt po wałowaniu. Te wszystkie kołtuny zostały przysypane, jeszcze włóka robi sporą robotę, więc nawet nie będzie aż tak źle z tą uprawą. No i w miarę szybciej może siewnik tym samym też pojechać, żeby tego czasu i tą wydajność tutaj troszeczkę sobie poprawić. Jak wspomniałem, będzie tu siane żyto na kiszonkę, także nie przeszkadza nam to, że jakieś tam chwasty gdzieś na pewno wyjdą. Po prostu wrzuci się to w masę zieloną, no i wszystko. Z drugiej strony też nawet patrząc pod kątem tego, że nie zapowiadają żadnych opadów, nawet dobrze, że taka osłona dla tych nasion tutaj pozostanie. Jakby nie patrząc po tych ostatnich deszczach, jakaś tam wilgoć jest. Słońce będzie mimo wszystko palić przy tych 25 stopniach. Do tego jakieś tam poranne rosy, więc gdzieś te kępy trochę tej wilgoci naciągną i pozwolą na wprowadzenie jakiejś tam wody na wschody dla tych nasion. Więc jeżeli już wschody będą, to powiem szczerze, potem można też walczyć już o jakiś tam plon, więc tak to wygląda. Można by się pokusić o orkę na tych gruntach, czemu by nie. Tyle, że te grunty, tak jak wspomniałem, to jest 5. i 6. klasa. Najlepsze składniki, które mają, to jest to maksymalnie do wysokości 10-15 cm. Poniżej niestety jest już martwica piaskowa. No i pługiem nie jesteśmy w stanie zrobić takiej orki na te 10-15 cm. Tym bardziej na tym piachu, bo wszystko będzie się tutaj też, no można by to najpierw stależować, potem przyorać, ale to już też się robią koszty,
więc tak to też nie do końca idzie w parze ze sobą. Więc dwojga złego, ta talerzówka na głęboko nie jest wcale złym rozwiązaniem. Teoretycznie można by się po tej talerzówce pobawić jeszcze z jakimś gruberem, ale szukanie też tutaj szczęścia no na 10 cm może też by nie było źle. Ale w sumie ta talerzówka Rolmaku, powiem wam szczerze, i tak robi taką całkiem spoko podorywkę, więc nie będzie źle. Udawało się posiać po mandamie, po granosystemie, gdzie tam no zagęszczenia poprawnego praktycznie nie było żadnego przez te wały rurowe. No tutaj przy tym Rolmaku efekt powinien być na pewno dużo lepszy. No i dobra, jak mówiłem, przeprowadzimy sobie mały test. To jest płyn, tak zwana menzurka, że tak to nazwę. I oczywiście jeden z korków, który nałożymy zamiast korka w zbiorniku wyrównawczym. Wedle instrukcji płyn w testerze powinien bąbelkować, silnik na jałowym biegu z lekko podwyższonymi obrotami i zmiana koloru płynu reakcyjnego na żółty lub zielony oznacza bardzo małe uszkodzenie. W ciągu kilku minut test wykazuje na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą lub uszkodzenie samej głowicy. Tak mówi instrukcja. Dam jeszcze chwilę czasu, żeby turbina na spokojnie się w traktorze wystudziła. W tej chwili mam 100 stopni, więc trzeba też troszeczkę dać czasu, żeby to wszystko fajnie się wyhamowało. Tutaj też patrzę, bo któryś uszczelniacz mi musi przepuszczać, bo widzę, jest tutaj dość spory zaciek i zastanawiam się, Holender, który, bo leci jakby z góry, więc chyba czwóreczka musi puszczać trochę oleju. Ale tak ogólnie z talerzówki Rolmaku naprawdę jestem bardzo zadowolony. Robi to robotę, nie powiem. I tej maszyny naprawdę trzeba nam było. Bo teraz w tym polu ta uprawa wygląda dużo lepiej, inaczej. I już jakieś standardy w tym momencie są zachowane. Także tak to się prezentuje. Nie wiem, plus minus przy tych wszystkich talerzowaniach już jakie teraz żeśmy zrobili, jakieś może 250-300 hektarów na tą chwilę mogła już zrobić, bo rzepaki poprawialiśmy. Także coś już można o niej powiedzieć. A co mogę powiedzieć, to, że jestem na pewno zadowolony, bo nie ma się tutaj na razie do czego przyczepić. Widziałem w Baszkowicach ten sam model, z przodu miał jeszcze taki podcinacz, takie jakby noże. Kiedyś takie były podobne ręczne, pchane kosiarki, wiecie, jak się jechało po trawniku, się pchało i to kosiło. Może i to byłoby też dobrym rozwiązaniem, ale wiem, że można to dołożyć. Dochodzi tylko wtedy kolejna para hydrauliki, bo jest to element zdejmowalny. Także może ktoś z tego korzysta. Niekoniecznie w Rolmaku, ale w innych talerzówkach to może mógłby coś powiedzieć, czy warto jest to inwestować i czy ewentualnie taką trawę jest w stanie pociąć. To wygląda w praktyce. Nie ma się czego tu złapać, bo cały korpus jest gorąco nagrzany. Po 10 minutach pracy silnika złożonym tym płynem nie zmienił on praktycznie żadnej barwy, jest ona cały czas stała niebieska, no co skutkuje, że raczej uszczelka pod głowicą lub sama nawet głowica powinna być szczelna. Natomiast ja i tak sprawdzę jeszcze sobie ten temat, wypuszczając olej i sprawdzimy, co będzie na dnie miski olejowej, tak żeby mieć pewność, że w 100%
tego płynu w komorze silnika nie ma. To jakąś nadzieję jednak daje, że nie obejdzie się to bez jakiegoś grubszego remontu. No ale mimo wszystko pozostaje znak zapytania, co z chłodnicą EGR. Także wracamy na gospodarstwo. Uprawa zakończona. Łukasz teraz sobie po prostu już tylko sieje. No jak widzicie z testu, nie wyszło nic, co mogłoby wskazywać, że jest problem z uszczelką pod głowicę. Ale jakoś tak do końca nie jestem przekonany, więc tak jak wspomniałem, wypuścimy jeszcze olej, zrobimy wymianę, bo tak naprawdę traktor od ostatniej wymiany, jak go kupowaliśmy, ma przepracowane, miał 8200, ma 8659, czyli 450 godzin już zrobił, więc jakby nie patrząc, i tak się kwalifikuje na zmianę oleju już w tym momencie, więc zrobimy to jakieś 50 godzin troszeczkę wcześniej. Tak dla samego siebie, żeby wiedzieć, żeby mieć pewność. Kurde, nawet się sam teraz zdziwiłem, że prawie 5 stówek mu pyknie w jednym sezonie. Także zasadność zakupu maszyny myślę, że jak najbardziej na tak. No i tak to by wyglądało. Lecę teraz, przywieziemy sobie troszeczkę balotu ksiano-kiszonki do karmienia i mam jeszcze w planach powałować jedną działkę, którą sialiśmy wczoraj, tak żeby po siebie już uporać się z kamieniami, które tam mogłyby jeszcze gdzieś towarzyszyć. No i w zasadzie temat żyta moglibyśmy zakończyć. Zostanie mi jeszcze 8 hektarów kwalifikatu do posiania. W tym roku chcemy na rozsiew sobie coś lepszego posiać, żeby w przyszłym roku było co zbierać, ponieważ te żyto, które już mamy, one jest bodajże chyba dankowskiej hodowli, ale już swoje lata ma, widać, że już jest zmęczone. No i tutaj jakimś kwalifikatem warto byłoby to po prostu przesiać. Także taka relacja na szybko. Mogę tutaj Wam zademonstrować na kanale. No i myślę, że już jak teraz się tematy uprawowo-siewne zaczęły, to tych filmików pojawi się znacznie więcej, tym bardziej, że sporo tematów jest do przegadania. A chociażby temat związany z wielką wodą na południu naszego kraju. Współczuję wszystkim, którzy zostali dotknięci tym dramatem. Powiem Wam szczerze, że słucham na bieżąco radia, jakieś tam wiadomości, informacje, Facebooki, nagrania, czy to z drona, czy to z miejsca. Człowiek sobie nigdy czegoś takiego nie wyobraża, nie bierze na poważnie takiej anomalii pogodowej. No ale właśnie, pytanie. Czy aby wszyscy zrobili wszystko, żeby zaradzić tej, myślę, katastrofie pogodowej? Czy poprzednie dwie powodzie, które też nawiedziły kraj, przyniosły jakieś lekcje nauki? No i oczywiście pytanie, które zadają, myślę sobie, też wszyscy. Czy można było zrobić coś jeszcze, aby uniknąć tego typu zdarzenia? To są pytania, na które ciężko odpowiedzieć. Ale jak mi starczy werwy i energii i będziecie zainteresowani tym tematem, to pogadamy sobie o tym w kolejnym odcinku. Także to byłoby na tyle. Trzymajcie się.